cieszę się, że w końcu zawitaliśmy na Podpromie, bo nie zagrałem tutaj meczu plusligowego już było półtora roku chyba. No i cieszę się, że mogę znowu poczuć tę atmosferę od środka, od strony boiska. Myślę, że widać to po nas od tej strony zewnętrznej, że atmosferę naprawdę mamy super, że wygląda na pewno dużo lepiej niż w tamtym sezonie, w którym przez to, że nie graliśmy może najlepiej, też to nie układało się wszystko dobrze i te relacje wyglądały tak, nie inaczej. Z kolegami nowymi dogadujemy się naprawdę super, czekamy jeszcze na powrót Gawina, czekamy również na Tomasa Rzeźki. No i myślę, że będzie tutaj naprawdę super atmosfera do końca. Prawdę mówiąc, my spodziewaliśmy się większej walki ze strony gdańszczan, tak jak to pokazali w trzecim secie. No wiadomo, po drugim czeka nas 10-minutowa przerwa i jak widać ta przerwa nam nie służy, bo już po raz kolejny przegrywamy tego trzeciego nieszczęsnego seta. Ta przerwa jest bardzo ciężka, może zmienić wszystko na meczu. No ja myślałem, to jest początek i musimy robić na temu i to potem będzie wszystko w porządku. No bardzo fajne było wygrać, grać i wygrać w domu. Wydaje mi się, że Gdańsk w końcu zaczął grać swoją siatkówkę. Przez dwa pierwsze sety po prostu Gdańsk nie grał swojej siatkówki, którą potrafi, którą pokazał w ostatnim meczu z Kędzierzynem. Znowu my troszeczkę po tej 10-minutowej przerwie rozluźniliśmy się, ale ważniejsze, że w czwartym secie wróciliśmy na swoje tory i wygraliśmy to spotkanie. Jeżeli się wygrywa, no to mówi się też, że nie ma co zmieniać, także no, trzeba po prostu robić w dalszym ciągu to, co robimy na treningach, czyli robimy swoje. Plus to, że mamy taką super atmosferę, no to aż chce się przychodzić na treningi i trenować. Jeżeli się wygrywa, to już w ogóle jest super ekstra. Euforia nie może być, to jest tylko 3 meczu, a mamy 30 meczów grać. Co by się nie działo, czy będziemy wygrywać gładko te 3 sety, tak jak dzisiaj te 3 sety, czy będziemy ciężko walczyć i przegrywać, no to myślę, że atmosfera powinna dotrwać do samego końca, tak jak teraz, będzie super ekstra za fajnie.